Sejmie. Porządek obrad wszyscy radni stali, zapoznamy się. Bierze udział w posiedzeniu 11 radnych. Nasze obrady są prawomocne i przystępujemy do porządku obrad. Wpłynęły dwa wnioski o rozszerzenie do porządku obrad i nie zostały one wprowadzone, bo zostały zgłoszone w terminie. To jest punkt pierwszy, o wprowadzenie zostało zgłoszone podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Senin na lata 2017-2024. Ustala się to jako punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z województwa funduszu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miastowej. Ustala się punkt jako 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawcy na okres do lat 3. Ustala się jako punkt 14. I punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do lat 3. Ustala się jako punkt 15. Przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Protokołu z obrad 40 rozszerzeniami. Kto jest za porządkiem obrad wraz z rozszerzeniami? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad 48 sesji Rady Miasta Sejmu z dnia 29 listopada 2017 roku. Czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu? Ja nie są przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 48 sesji Rady Miasta Sejmu z dnia 29 listopada 2017 roku? Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Wystąpienie zaproszonych gości. Przyszła to pani, która chce zabrać głos. Także proszę bardzo. Tak, bo to ktoś jeszcze może na początek chce. Pani chce? Proszę. Więc tak. Moje imię nazwisko Katarzyna Czerwowska. Ja prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą firma sprzątająca Perła i ja mam umowę ze spółdzielnią mieszkaniową. Ale mój problem polega na tym, że sprzątam osiedla, ale PGK zaniedbuje swoje obowiązki. I to nie od miesiąca czy od tygodnia, tylko już od dobrych paru lat. Chodzi mi głównie o trawniki przyległe do terenów zasobu spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj jakiś Sawex, sklep Sawex od Saweksu w dół. Z prawej strony przy samej ulicy. Problem polega na tym, że to nie jest moim obowiązkiem sprzątanie. Tam rośnie takie ogromne drzewo. To wszystko zaśmieca. Nie dość, że te właśnie spółdzielcze trawniki, to i ulice. I trawniki PGK, gdzie mówię, PGK już od dobrych paru lat tam ja nie widziałam, tak samo jak mieszkańcy bloku przy tej właśnie, przy tych trawniczkach. Dla mnie na przykład to jest uciążliwe, bo dużo na przykład mieszkańców naszego miasta nie wie, że to są zaniedbania ze strony naszej gospodarki komunalnej. Ja nie mam w umowie, którą zawarłam ze spółdzielnią mieszkaniową sprzątania tego, i tak naprawdę większość naszych mieszkańców idąc tą uliczką, widząc na przykład, nie wiem, brudne trawniki jesienią na przykład albo wiosną, później na przykład miałoby, żebym ja tego nie sprzątała, miałoby pretensje na przykład do spółdzielni mieszkaniowej, czyli zgłaszałoby wszystko dla prezesa. Jaka byłaby konsekwencja? Dostawałabym ja, obrywałabym, czyli byłyby na mnie skargi, że to ja nie wywiązuję się z umową. Gdzie to tak naprawdę nie jest moja wina, bo ja to sprzątam dobrowolnie, ale zakładając działalność gospodarczą, ja nie zakładałam fundacji charytatywnej, tylko zakładałam firmę sprzątającą. I to tylko moja dobra wola, że ja tam sprzątam. Oni doskonale wiedzą, że oni tam nie chodzą. Tak, owszem, koszą trawniki i ja to potwierdzam, że koszą. Ale jeżeli koszą, to nie sprzątają po sobie. Przychodzą latem bardzo późną, 14 po 14 godzinie i to najczęściej są to piątki. Śmiecą, zostawiają i sobie idą.
I ja mam naprawdę ogromny problem. Ja to zgłaszałam dla mojego prezesa, któremu ja podlegam ogólnie, z którym mam umowę podpisaną na osiedla te. Ale nie wiem, czy on w ogóle wytyczył jakieś pismo do PGK. Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie ogólnie gdzieś walczy o te śmietniki, o te altanki śmietniki. No i ogólnie wiem, że też ma z PGK problem. Mówiłam mu ogólnie, że dzisiaj tutaj przyjdę, rozmawiałam z nim we wtorek. On jest poinformowany, bo ja tu nic nie zamierzam ukrywać, tylko ja przyjdzie na to rok 2018, ja znowu od wiosny będę miała problem, bo znowu PGK będzie umywało ręce, będzie zbierało za mnie laury i będzie czysto. A ja nie będę za darmo sprzątała. To już ja pierwszy raz byłam na stażu w 2012 roku. Już wtedy pamiętam, że ja zajmowałam się, zastępując kobiety stałą tam, która miała stałą umowę, zajmowałam się tym, czym do mnie tak naprawdę do moich obowiązków nawet starzysty nie należy. Teraz na przykład pracuję sama dla siebie, mam z nimi umowę, też już ponad 2 lata, czyli już w sierpniu minęło 2 lata, jak też robię coś, co do moich obowiązków tak naprawdę nie należy. Jest na przykład taka sytuacja, jest piątek, czekam na przykład do piątku, aż jaśnie wielmożni państwo, czyli na przykład pan zarządzający tym PGK, skieruje ludzi do posprzątania tych prawników. No niestety, jeżeli ja do czwartku się nie doczekam, to ja sama dobrowolnie muszę to sprzątnąć, bo idą ludzie, mieszkańcy na przykład do kościoła, czy gdzieś tam, nie wiem, na spacer i oni nie wiedzą, że to na przykład nie są spółdzielcze tereny. Oni, znaczy, no tak, dobrze mówię. Oni po prostu później, mówię, wykierowali skargę do prezesa, ja bym obrywała i dlatego sprzątam. Ale ja po prostu uważam, że tę sprawę należy wyjaśnić, dlatego przyszłam do państwa, chciałam powiedzieć, jak to wygląda ta sprawa i chciałabym, no, żeby ta sprawa została rozwiązana. I ogólnie, jeżeli PGK zaniedbuje już te swoje obowiązki od lat hen do tyłu, no to po prostu, ja nie wiem, ja proponuję rozwiązanie, jeżeli te prawniki ich nie obchodzą, bo to są też prawniki leżące tu przy sklepie Savex i 2 przy Lewiatanie. Tu w tą stronę, jak jest Savex, to tutaj na wprost właśnie co rośnie takie drzewko i tam jeszcze 2 w stronę Lewiatanu. Ja proponuję rozwiązanie, jeżeli już gdzieś około może 10, nawet więcej lat, ich to naprawdę nie obchodzi, bo wiedzą, że ktoś tam sprząta, tylko to nie może być tak, bo ja mówię, nie jestem fundacją charytatywną, więc ja proponuję rozwiązanie, które wam na przykład przedstawię, że najlepiej nie gospodarka komunalna podpisze ze mną umowę, bo ja nie jestem pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, tylko jestem sama sobie szefem. Niech usiądzie ze mną, porozmawiamy za jakąś dogodną, nie wiem, stawkę miesięczną i ja będę wiedziała, że ja tam muszę posprzątać, muszę podnieść jakieś, nie wiem, papierki, muszę pograbić, muszę gdzieś tam pozamiatać, no bo ja innego rozwiązania nie widzę, bo ja po nowym roku nie tknę nic tam z tego miejsca. Bo... Tak, przy bloku tutaj właśnie Zawadzkiego 10. Ogólnie, jeżeli byłaby taka, jeżeli mi nie wierzycie, mam podpisy mieszkańców, połowy z tego bloku, od rodzin, podpisali mi, kto tam sprząta, że to ja sprzątam jedynie, żeby nie było, że ja przychodzę i zeznaję jakieś tutaj nieprawdy, czy nie wiem, jakieś pomówienia, czy coś w tym stylu. Także ja się przeszłam po bloku, mam podpisy. Dobrze, dziękuję pani za informację. Nie wiem, burmistrz też się odniósł do tego? W tej sprawie pan Maksymowicz zadał na ostatniej sesji pytanie. Pracownicy się przeszli, stwierdzili tylko, że posprzątane, w związku z czym ten kontekst, który pani podnosi, przerobimy, przepracujemy. No właśnie, złożył radny wniosek. Ja na przykład tego nie rozumiem. Powiem szczerze, że nie rozumiem. Bo jeżeli radny składa wniosek, to ja uważam, że ten wniosek trzeba rozpatrzyć. Niech będzie interpelację. Ale jeżeli było coś takiego złożone, pan wysyła człowieka do sprawdzenia. Tylko ja nie wiem na przykład, dlaczego ten człowiek nie wpadł na taki pomysł, żeby zapytać nawet mieszkańca z tego bloku, kto sprząta. Poszedł na robię zdjęć. Ja też dziś pójdę sobie na robię zdjęć i powiem, że tam jest czysto. Czyli ustalamy, że pracownik Urzędu Miasta wykonywał czynności wyjaśniające, tak? No, ja tak uważam. Ma pani zastrzeżenia do zakresu przyjęłej wiadomości? Postaramy się przypomnieć więcej. No mam zastrzeżenia i to duże, bo PGK zbiera moje laury przez ponad 2 lata.
Kolega Tamu to nie jest nasz prawnik, także w ogóle to nie ma, nie wchodzi w rachubę, bo to jest do zarządu dróg. Nie ma dzisiaj prezesa, także proszę tam, a trawnik jest tylko, trawnik należy do nas, chodnik już do, należy do... Przewodnicząca, ja bym proponował, żebyśmy jednak każdy w swojej roli poza tym. Znaczy pani tutaj przyszła, ma prawo się wypowiedzieć, podzielił pana rachubę. Ja dałem się głos, oczekiwano, a pan teraz jest przewodniczącym tego miasta, ale pracowników nie. Zajmiemy się, wyjaśnimy na piśmie, publicznie ogłosimy, dobrze? Dobrze. Ja mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, bo mówię, po nowym roku chciałabym jakieś rozwiązanie, żeby to było, bo mówię, tak dalej być nie może. Ja tu za darmo nie będę na pewno na gospodarki komunalnej pracować, absolutnie. Jeżeli chcecie, to nie wiem. Ludzie zajmują swoje związki. Pan jest wyłącznym dysponentem zamówień Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, nadzór, który sprawuje Rada Nadzorcza i Burmistrz, ma też sprawdzenie, czas i powiedzieć, że to jest sobie dobrze. Ja mam do pani pytanie. Tak. Czy również w tym miejscu, gdzie pani mówi nam o tym, że pani sprząta ten prawnik, również pani odśnieża ten teren? Koło tego prawnika, czy nie? Znaczy tak. Odśnieżam główną drogę, znaczy główną, między tymi trawnikami, bo te przy bloku są spółdzielni mieszkaniowej, a tu właśnie przy drodze to są do chodnika należą. No to właśnie ten główny. Czyli z tego, co pani mówi, to pani po prostu tym miejscem zajmuje przez cały rok, tak? Tak. No już rok, to ponad dwa. Dlatego ja mówię, że można pomylić się o tydzień, o dwa, ja mówię, ale nie o dwa. Nie w sensie wylotowań, ja tylko że przez cały rok. Ja rozumiem, ja rozumiem pana. Ja rozmawiałem również z panią Katarzyną i wezwałem trawniki i tam obliczyć metry kwadratowe, to tam jest ze dwa, ale trawnika może więcej nawet. W każdym razie to zabiera dużo czasu. Dużo no ja bardzo dużo czasu pracę. Także, a głównie to chodzi o, jak rozmawialiśmy z panią Katarzyną, głównie chodzi o to, że jest koszona trawa na przykład. Latem dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu i jak się kosi trawę, to chodniki są zielone, nikt tego nie sprząta, po prostu liście, wszystko jest przez panią sprzątane, pani Kasia może tego nie sprzątać, ale skoro przychodzi prezes z spółdzielni i się pyta, czy mogła u pani, no to pani Katarzyna nie rozmawia, sprząta, no aż państwo pękło w tej chwili, no to za dużo tego jest po prostu i dlatego zalet wielkim to na skutek przyszło, to w jaki sposób tą sprawę wyjaśnić i nie wzbrania się ona sprzątania tego, ale za jakieś według może umowy nieduże pieniążki, prawda? To można by było to zrobić. No tak, dlatego ja mówię, że ja nie jestem pracownikiem w ogóle ogólnie spółdzielni mieszkaniowej, ale jestem sama sobie odrębna, to bardzo działalność. Tylko to mówię, nie jest żadna fundacja charytatywna. Tak na przykład, żebyście wy teraz wzięli obowiązki kogoś innego i wykonywali na okres ponad dwóch lat, no to jak byście się czuli i nic za to nie, nawet nie chodzi tu o głupie pieniądze, tylko nawet nikt mi nie podziękował za to. I wszyscy uważają, że jest wszystko w porządku, no i no to jak to wygląda? No w końcu ja naprawdę się zdenerwowałam. Ja jeszcze mam takie pytanie, tak, bo proszę. To sprawa jest... No, nie zamknięta. Kiedy pan burmistrz załatwi tę sprawę i będzie zamknięty temat? Jeśli ma coś do tego tematu pod względem formalno-prawnym, to burmistrz załatwi to szybko, w przeciągu tygodnia, jeżeli burmistrz nic do tej sprawy nie ma. Ja mam przed sobą otworzoną mapę, czyli sprawdzam, jakie grunty są moje, które nie wiem. Zaraz w przerwie z panią skorygujemy, które obszary pani oznacza jako tak kłopotliwe, tak? I będziemy reagować. Droga Zawadzkiego jest akurat drogą powiatową. Tutaj są przylegające od strony Zawadzkiego, z tego co widzę. Nasze są tylko ten wjazd w ulicę bez nazwy prowadzącą do Pogodnej w przedłużeniu ostatecznie. A tutaj jest tam, gdzie pani prawdopodobnie sprząta, to są albo działki spółdzielni wprost, albo są od strony Zawadzkiego, albo jest to użytkowanie wieczyste spółdzielni. Nie, proszę pana. Ale tak, ja się teraz mylę. Nie, pan się myli i to bardzo pan się myli, bo to te właśnie prawniki, ale... Korzystam z takiego...
jakiegoś narzędzia, tak? Korzystam z narzędzia. To są te, to niebieskie, to jest użytkowanie wieczyste, to zielone, to jest niezmienne. Czyli spokojnie znajdujemy się przy tym. Teraz bym proponował kontynuować obrady, a wyciągniemy tutaj rozwój. Dobrze? Nikt nie jest jakby sceptyczny wobec sprzątania. Do tematu wróciłem, bo już się zajmie tym tematem. Dziękujemy za Pani za wypowiedź. Przechodzimy do następnego punktu, który jeszcze jest po sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta Sejmu w ostatniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sejmu wydanych o wydanych decyzjach i zarządzaniach za okres od dnia 30 listopada do dnia 21 grudnia 2017 roku. Decyzje z zakresu umorzenia postępowania o wymiotowanie 2 wymiary bez zmiany wymiaru podatku od nieruchomości rolnego łącznego zobowiązania znacznego 6, określający wysokość opłaty do gospodarowania opłatami komunalnymi 10, dodatków mieszkaniowych 12, dodatków energetycznych 3, nadpłaty dla gospodarowania opłatami komunalnymi 3, nadpłaty włącznie na zobowiązania pieniężne 1, razem 37. Zarządzenia sprawia przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Sejmu na 2018 rok 1, w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejmu na 2018-2022 1, w sprawie powołania projektu realizacji miasta Sejmu na 2017-2027 1, w sprawie zmian budżetu miasta Sejmu na 2018 rok 1, w sprawie wyrzucania sposobu wykonywania spraw miasta Sejmu 1, w sprawie przeznaczenia do obszaru nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Sejm na do 3 lat 1. Panie Przewodniczący, prosiłbym... Proszę, Radny Tom. W sprawie autopoprawki do projektu budżetu miasta Sejmu na 2018 rok 2. W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejmu na 2018-2022 1. W sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Sejmu 1, razem 10. Wszystko Pan wniesie? Tak, jeżeli są pytania do kalendarza, uchwalę się do odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Gratulacje i za pytania Rady. Z tym, że na początku chciałbym zapytać, gdzie są odpowiedzi na interpelacje z tamtej sesji, bo minął okres. Nie widziałem, nie dostałem odpowiedzi, nie wiem jak radni. Z regulaminu wynika, że... Nie daliśmy odpowiedzi. Na wszystkie? Ja dostałem tylko na jedną. Które zostały odpowiedziane w czasie sesji, za zezwolenie była dostosowane tam w protokole. Ale ja powiedziałem, żeby wszystkie były do wiadomości przewodniczącego. I a przewodniczący w protokole mają odpowiedzi na tamte, więc są do... Nie ma protokole, proszę nam pisać, przeczytać. A przewodniczący w momencie, kiedy... Mógłby Pan chwilę nie przeskazać, mógłby Pan się wstrzymać, możemy zastosować. Słucham? Z odpowiedzią? Mógłby się wstrzymać z odpowiedzią. Proszę prowadzić. Zgodnie z... Proszę nie przeskazać, jeżeli Pan mógłby chwilę. Zgodnie z regulaminem interpelacje radnych powinny być odpowiedzi do składającego i do przewodniczącego, żeby mógł poinformować wszystkich radnych. Nie ma takich interpelacji, nie są tylko dla konkretnego radnego, tylko jest dla całej Rady. Także miał Pan 30 dni i teraz chciałbym zwrócić uwagę, że przy następnych proszę interpelację, czy mógłby Pan mi przeszkadzać? I proszę o odpowiedzi na interpelację na piśmie, bo będziemy zamieszczać to na stronie, żeby te odpowiedzi były czytelne, bo mieszkańcy nic z Pana wypowiedzi nie mogą zrozumieć. Niektórzy na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę, kto ma jakieś zapytanie interpelacji? Proszę bardzo. Jeszcze pytanie tylko. Prosiłbym o nie pisemne Pani Burmistrzu, bo to będzie mógł stać zapowiedzi. 21 dni to będzie po świętach, ale interpelacja moja brzmi tak zapóźnie, chociaż już lepiej późno niż wcale, bo już to zostało za 5 miasta, ale czy zapóźnie jakaś gwiazdka, jakaś lampka w tym mieście? Jeśli Pan to na... Proszę nie zbawić. Bo ludzie przychodzą, mieszkańcy i po prostu zbulwersowani są, że ozdoby, które były zawieszone, zostały zdjęte, a nowych ani jednej nie ma. Panie Burmistrzu, jak w ciemnym, no, nie ma punktu odpowiedzi na interpelację. Proszę, ale proszę nie na ja przeczytam, bo ja przeczytam, jakby Pan przed chwilą sam cytował. Mówił Pan
pan koryguje. Paragraf 20, punkt pierwszy, jest paragraf 20, punkt drugi. Zapytania składane są pisemnie na ręce przewodniczącego lub ufnie w trakcie sesji rady, tak? Tu się zgadzamy. Gdzie ja mam odpowiedzieć w przypadku, kiedy pan radny się zgadza na odpowiedź ustną, tak jak teraz zasugerował, żeby to się stało? W którym momencie? Czy może pan powiedzieć, co pan przeczytał? A, to zrozumiałe, to trudno. Nie, bo pan bzdury mówi. Bzdury pan mówi. Paragraf 19, paragraf mogę zapytać, paragraf 19, interpelacje i zapytania są kierowane do burmistrza. A pan coś mówi, że do przewodniczącego rady. Interpelacje dotyczące spraw gminy, wspólnoty, o charakterze i tak dalej. I teraz jest odpowiedzi na interpelację, odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego i radnego składającego interpelację. W przypadku zgody radnego można udzielić odpowiedzi ustnie w trakcie sesji, na której interpelacja jest złożona. Odpowiedzi na interpelację udziela burmistrz lub właściwe osoby upoważnione przez burmistrza. Zrozumiał pan, kiedy mam odpowiedzieć? Panie przewodniczący, proszę rozchodzić się o jedną rzecz. W związku z tym, że pan nie przewidział w programie sesji odpowiedzi na interpelację, bo nie mamy takiego punktu, dlatego chcę, żeby burmistrz odpowiedział. Czy mamy teraz? Proszę bardzo. No to szanowni państwo, miasto zakupiło oświetlenie. Nasze chodniki są wyrośnięte, wymagają zachowania norm, podstawowych norm BHP. Dzięki straży pożarnej udało nam się powiesić światełka przed kościołem i one tam wiszą. Światełka w tym kształcie, który został wywieszony, wytrzymały 3 godziny, po 3 godzinach były już porwane. Tak, z reguły niżej. Część tego oświetlenia, które jest na tym drzewku, nie świeci. No tak się zdarzyło. Teraz straż pożarna, my nie mamy takiej możliwości, żeby z drabin to oświetlenie zrobić na świerkach. Jeżeli chodzi o oświetlenie, które było używane w latach poprzednich, to pan jako radny poprzedniej kadencji pamięta, ile kosztowało to oświetlenie i wydaliśmy potężne pieniądze. Pierwsza tura, bodajże ile pamiętam jako radny, to było 25 tysięcy złotych. Czy my dzisiaj mamy 25 tysięcy w mieście Sejmie do wydania na oświetlenie? W tym roku nie. No to mówię, panie burmistrzu, zawracanie kijemnicy. Te oświetlenia, które były wydane, to po co pan zdjął, panie burmistrzu? Bo się nie nadawało do śmieci. I to jest pana odpowiedź na to, że miasto będzie ciemne na święta. Rozumiem, dziękuję. Wydaliście pieniądze w latach poprzednich. Wydaliśmy w masie. Proszę. Panie burmistrzu, chciałbym tylko te pan ma kontakt z przedsiębiorcą z Augustora, który miał produkować właściwe jachty. I czy teraz jest odpowiedź na to pytanie? Nie. Mam. I czy powstanie w ogóle ten zakład? Tak, powstanie. Sojuszka. Jeżeli radni uchwalą plan zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w styczniu. W styczniu będzie zmiana planu, jak pan rozumie, i to od pana zależy. Jeżeli pan będzie przeciw i większość radni, no to nie powstanie, ale dzięki panu. Ja mam takie pytanie, bo odpowiedzi, gdzieś około 3 miesięcy temu odpowiedzi na interpelację moją pan powiedział, że rzeźby, które były z plenerów rzeźbiarskich, które stały naprzeciw restauracji pana Henryka, będą przeniesione, zamontowane na Placu Dominikańskim do końca roku. Ja mam tylko takie pytanie, czy pan się wywiąże z tej obietnicy? Nie jest obietnica. Robiliśmy ważniejsze rzeczy, wydawaliśmy szanowni na ważniejsze rzeczy i w tym roku nie będziemy rzeźb tam. A to gdzie jest? Jaki to jest plac? Czy to jest? To jest przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Gnije wszystko. Ktoś tutaj pracuje w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, na tej sali również.
Pan można to znaleźć, pan odpowiedzi na interpelację moją, powiedział pan, że uzgodnił pan księdzem proboszczem, że te rzeźby będą na placu dominikańskim do końca roku. Tak pan powiedział oficjalnie. Czy pan może pozwolić dać mi się wypowiedzieć? Proszę mi przeszkadzać. Ja powtarzam, co to pan mówi. Ja wiem, że pana to boli, ale spokojnie. Nie trzeba się denerwować. Proszę mi przeszkadzać. Nie trzeba się denerwować. To, co słuchać przewodniczący udzieli głosu. Ja bym chciał. Pracuję w Kodnieka. Jako szef ekipy zlecał położenie przewodniczącego. Proszę mi przeszkadzać. Pan przewodniczący sam wygenerował ten stan i teraz będziecie zrobić. Proszę mi przeszkadzać. Ja wiem, że pana boli, ale da pan mi się. Pan przewodniczący jego zachowanie wielokrotnie zbudza mojego. Ja wiem, że pana to boli i jeżeli pan pozwoli, bo ludzie też by chcieli słyszeć to, co ja mówię. Nie tylko, że pan. Wystąpiłem nie, do pana przewodniczącego. Pan przeszkadza. Ja wiem, że pan by nie chciał, żeby to ludzie usłyszeli. Co się dzieje w tej chwili z rzeźbami, ale na tym się pan Szepijewski był kierownikiem, który zlecił umieszczenie i zabezpieczenie w taki sposób. Wystąpiłem do prezesa o zmianę stanowiska typowe panu Rzepińskiemu, żeby nie mógł wpływać na moje wyroczenie. Skutek jest tutaj, wygenerowaliście kolejny raz jakąś sprawę, sami zrobiliście, to teraz robicie za tym z własnym działaniem. Bardzo przykro, że pan burmistrz nie daje się powiedzieć i przeszkadza. To nic nie ma sensu, to zajmowanie. Bo tu tylko bełkot wychodzi i ani ludzie nie słyszą ani mnie, ani pana, jak pan odpowiada, dlaczego tak się dzieje. Zlecił, czy ma pan wątpliwość, że położenie tych figur tutaj zlecił pan, żeby jest jako kierownik wtedy tego... Panie burmistrzu, ja nie wiem, kto komu co zlecił, tylko pan mi powiedział 3 miesiące temu, i nie doszło do zlecenia. Jakie to dziwne, że PGK więc nie wykonuje moich... Nie, to pan... Bardzo dziwne. To pan, to na pana odpowiedział, pan odpowiedział, że to będzie. To znaczy, ja nie wiem, mija pan się z prawdą, czy... Ja w przypadku wszystkich prac, gdzie ktoś z PGK ma wpływ na wykonywanie moich poleceń, rzeczywiście jest duża trudność. Pracujemy nad rozwiązaniem. Nie wiem, ja bym bardzo prosił, panie przewodniczący, żeby był prezes zapraszany i można by było wiele sytuacji, czy wyjaśnić, czy skonfrontować, żeby to było przejrzyste. Po co takie... Kto demontował te rzeźby, panie Szpiecki? Ja z panem już mam na ten temat. A. Nie udzieliłem panu głosu. Ale po co było demontować? To było na pana polecenie zdemontowane i położone w tym miejscu. Także wydał pan takie polecenie? Nie, wydawałem polecenie, żeby kłaść w tym miejscu, wydałem polecenie, żeby zdemontować i zabezpieczyć. PGK wykonało właśnie w ten sposób moje polecenie. Chwała wam. Mam jeszcze chciałbym się zapytać, czy jest kolejny termin, który te rzeźby będą zamontowane i czy ktoś się zajmie tym, żeby one nie znajdowały się w takim stanie, w jakim stanie są przygotowane? Jest powierzone przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej i przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej odpowiada za ich stan na dzień dzisiejszy. Dobrze, następne interpolacje, bo to nie dojdzie do... Czyli rzeźby dalej nie gniją? A gniją? A nie gniją? A gniją? Przepraszam. Nie, no bo... Pan Rzepiejewski wydał dyspozycję pracownikom, żeby zwali się w tym konkretnym miejscu. Nie, proszę, nie ci, które to nie zabezpieczono. Mamy skutek. Zrobiliście zdjęcie, przyszliście na sesję. Chwała. Proszę nie... Wasz plan, tak jak w przypadku świata, proszę się uspokoić. Wygenerowaliście problem. Proszę chwilę nabrać powietrza i oddychać spokojnie. Panie Rzepiejewski, radzę, proszę, ja się zastanawiam, jak pan traktuje tę sprawę. Ktoś ma jakieś interpelacje, proszę. Panie burmistrzu, moja interpelacja dotyczy drogi osiedlowe, a tak uszczególniając to do odcinka, krótkiego odcinka drogi osiedlowej między ulicami Parkową a ulicą Piłsudskiego, od strony wjazdu do poczty Parkowej. Tak, panie burmistrzu. Już kiedyś ten temat padał na sesji, ale powiem panu, że po prostu trzeba tym tematem się zająć i to bardzo szybko, dlatego że stan tej drogi się pogorszył do takiego stopnia, że ludzie po prostu boją się jeździć tam samochodami. Ja mam taką propozycję,
żeby po sesji wsiadł pan ze mną do mojego samochodu i zrobimy po prostu test. Żeby myśmy wsiedli do mojego, gorzej jeździ niż pański i będzie lepiej czuć. Okej. No to się przyjedźmy, zobaczmy co się dzieje, bo ja się... Zniszczymy mój samochód, a nie pan. Dobrze, okej, to nie ma problemu. Tylko panie burmistrzu, tylko jest kwestia tego, że naprawdę ja po prostu współczuję tym ludziom, którzy mieszkają tam w tych dwóch blokach, bo po prostu ten dojazd jest tragiczny, no i ludzie po prostu mają samochody. Ja się nie zdziwię, a ludzie już po prostu, bo ja występuję również w imieniu nie tylko swoim, ale również mieszkańców, ludzie powiedzieli, że po prostu będą pana pozywać do sądu za zniszczone samochody. I takie mają prawo. Także ja bym prosił, żeby pan... Oczywiście, proszę o ocenę tak sytuację, że to jest moja wina? To jest wina miasta. Ci ludzie płacą podatki, ci ludzie korzystają z tej drogi, panie burmistrzu, i to jest po prostu apel tych ludzi i mój jako radnego tego miasta, żeby pan się... Jakie jest pytanie? Prosiłbym, żeby ta droga została naprawiona. Ten odcinek tej drogi liczy około 10-15 metrów. Uważam, że nie ma problemu, żeby zrobić z tym porządek. Nie widzę problemu żadnego. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę. A jak pytanie, interpelacja, to jest pytanie z obowiązkiem odpowiedzi. Dobrze. Kiedy pan naprawi tą drogę? Może być takie pytanie? Ja jeszcze kolejny raz pytam się i na każdej sesji będę pytał się, aż uzyskam odpowiedź, kiedy zostaną uruchomione, usprawnione lampy LED-owe, te, które tam chyba około 120, czy ileś, które były wymienione już około chyba, nie wiem, 2,5 roku temu. Czy co? Jeszcze mógłby pan powtórzyć pytanie, jak sprecyzować? Kiedy lampy LED-owe, które zostały wymienione, nie wiem, około 2,5 roku temu? No, 3 lata i 2 nasze LED-owe. Rok sprawiliście na to, żeby nie pozwalać na jakikolwiek ruch, więc pan niech będzie te lampy, które były wymienione LED-owe. W dwóch etapach 219 Proszę. Kiedy one będą w 100% świeciły i kto ponosi za to odpowiedzialność? Że one nie świecą. Za naprawę? Jest... odpowiadać teraz czy na piśmie? Na piśmie. Ktoś jeszcze chce na piśmie? Ja mam pytanie, już na poprzedniej sesji pytałem jeszcze wcześniej o naszego bezdomnego, co pan ma zamiar zrobić z tym człowiekiem, jak ma zamiar pan jemu pomóc. Odpowiedział pan, że będzie pan monitorował tego człowieka, żeby nie spadł panu, że również nie ma uprawnień do monitorowania. No właśnie, nie zmienia się pan. Na sesji udzielił pan informacji, że będzie pan monitorował. Później przysłał pan na piśmie odpowiedź, że nie jest pan kompetentną osobą do monitorowania. Na razie mógł pan chwilę jak ma zamiar pomóc pan temu bezdomnemu człowiekowi? Tak jak pan będzie chciał. Proszę na piśmie odpowiedzieć i zgodnie z... Nie się pan teraz. Nie. Dobrze. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sedy na rok 2017. Kto jest taki? Do tej uchwały była też autopoprawka. Autopoprawka wiąże się z tym, że dostaliśmy dodatkowe 127 594 zł i w związku z tym w tej uchwale zmieni się paragraf 5 o nadwyżce budżetu, ponieważ przyjmujemy to po dochodach, a po wydatkach nie. Pierwotnie zmieniał się po dochodach i wydatkach plan o 48,344 i wiąże się to głównie z przyjęciem tych dochodów, które wykonaliśmy, a nie zaplanowaliśmy, z dodatkową subwencją oświatową i po wydatkach z życzeniami kierownika MOC i dyrektora szkoły i przedszkola. I to wszystkie zmiany, jak
poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę na temat zakupu posesji z tym zdewastowanym budynku w strefie rewitalizacji. W mieście krążą różne pogłoski. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stan realizacji tej uchwały. Ostatnio podejmowaliście Państwo uchwałę o zgodzie na nabycie. Zgodę otrzymałem po rozmowach z panami, którzy zawarli warunkową umowę. Ten teren jest objęty, przypomnę, prawem pierwokupu miasta. Po rozmowach i propozycja panów, którzy tą umowę zawierali, jest taka, że działka zostanie podzielona. Proponuję, żeby miasto kupiło część niezabudowaną, czy większą część terenu niezabudowanego, a sam budynek przejąłby inwestor. Po pierwsze, mógłby szybciej osiedlić z tą inwestycją niż miasto, jest zdeterminowane w tym zakresie. Po drugie, miasto zachowałoby możliwość realizacji swoich celów z tyłu Bierzeń Piłsudskiego. Punkt trzeci, miasto by zamroziło mniejsze kwoty, iż dzięki temu byśmy większą racjonalność zachowali. No i dzisiaj mamy godzinę 21. Postawiłem konkretne warunki dotyczące tej sytuacji. Jeżeli zostaną wypełnione, to jestem skłonny pójść tropem tej konwencji. A jeżeli nie, to miasto jutro wykona prawo pierwokupu. Wtedy będziemy mieli 14 dni od podpisania na zabezpieczenie pieniędzy w budżecie. Wtedy poprosimy Państwa o stosowne zmiany budżetu. Proszę, to pytanie w związku z tym, bo wtedy Pan mówi, że zgadza się, przychyla się Pan do tego, żeby to podzielić na dwie części dla miasta i dla tego pana, który chciał kupić, to na pewno rozmawialiście o jakiej to powierzchni, bo tam pamiętam chyba coś około 17 arów jest działka i miasto czy jakiej kwoty. Miasto chce jak najwięcej. Kwestie kwoty muszą zacząć się od ich kalkulacji kwoty, na którą się zgodzili, czyli 290 tysięcy. Rozumiem, że budynek jest więcej wart, więc proporcjonalnie do tych poszczególnych elementów ta kwota 290 powinna zostać podzielona na części. Miasto Sejm według mnie powinno kupić jak najwięcej pustego placu w celu zabezpieczenia swobody inwestycji. Ta działka reguluje wykorzystanie naszych sąsiadujących z tą działką gruntów i moglibyśmy równolegle do Bierzei Piłsudskiego wyobrazić sobie jakąś zabudowę, która realizowałaby nasze cele. Jeżeli chodzi o takie minimalne wartości tego podziału, no to 4 metry od gruntu, to jest budynek z oknami z tamtej strony, nikt nie może oczekiwać, że nie będzie oknie z tamtej strony, więc co najmniej 4 metry od budynku może być ta granica, albo trochę dalej. Jeżeli te minimalne odległości weźmiemy, czyli 4 z naszej strony i 4 tutaj, no to 8-metrowe podwórko powstaje. Uważam, że się dogadamy. W moim mniemaniu miasto powinno zabezpieczyć jak największą część działu. Może całą? Nie chcę się dopytać, bo podejrzewam, że ten pan, który kupił budynek, to trochę chciał mieć drogę od jak dostarczyć i towar i tak dalej. Nie wiem, co 4 metry. Teraz nie rozmawiamy o kwestiach technicznych, które są wyłącznie na moim obowiązkiem i na mojej odpowiedzialności, jak również tego nabywcy. Jak sprawdzimy wszystkie te okoliczności. Miasto Sejm cały czas zachowuje prawo pierwokupu. Marek, jeżeli również teraz się zgodzi na rozwiązanie ich umowy. A ja mam jeszcze dodatkowe pytanie w tym samym temacie. Burmistrz mówi o kupnie, że już się dogadał, że na połowę, ale nie widzę pieniędzy przeznaczonych ani w tym budżecie, ani w następnym. Także my za darmo te działki dostaniemy, czy co tu się ma wydarzyć,
że widać w budżecie przesunąć tak. Ja przed chwilą na ten temat się wypowiadałem. W zależności od opcji, która zostanie przyjęta, po pierwsze pewną wartością jest z uwagi na te inwestycje, które wykonujemy, przyjęcie budżetu, dokonywanie teraz ad hoc kolejnych zmian po prostu może nam jakoś namieszać. Opinie, które dostaliśmy w przypadku inwestycji, dotyczyły tego planowanego budżetu. Nie były te poprawki tam uwidaczniane. Chociażby dwa dni temu dostaliśmy informację, Państwo tutaj w projekcie budżetu macie na przerobione to na poprzednich komisjach. Inaczej obliczono subwencję państwową, więc o 127 tysięcy mamy więcej pieniążków. Przypomnę, że kwota, o której rozmawialiśmy na taką całą działkę, to jest 290 tysięcy. Mamy jeden model, w którym ja na razie nie widzę potrzeby wydzielania tych pieniędzy, ponieważ nawet mówiąc, że to jest do wykupu całości działki, to jeszcze mam co najmniej dwa tygodnie na przeprowadzenie niezbędnych czynności i te czynności przeprowadzimy, gdyby nie doszło do tego lepszego rozwiązania. Sesja nadzwyczajna, przesunięcie. Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli takiej konieczności nie będzie, to moim zdaniem do tego scenariusza wszystko zmierza, to teraz takich czynności nie ma sensu podejmować. W momencie, kiedy będziemy widzieli, na czym stoimy konkretnie, to Rada stosowne decyzje, których ma wyłączność, podejmie. I tyle. To znaczy teraz uchwalamy budżet na 2017, który za tydzień będziemy poprawić. I to jest normalna niestety praktyka w sądzie, tak? Stosownie do faktów, a nie do przypuszczeń i jakichś przeczuć. Dobrze. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Jak nie, przystąpię do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sejmu? Przepraszam, najpierw głosujemy autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sejmu na 2017. Kto poda w dziale 753, to daje się zwiększenie subwencji o kwotę 127 594 zł. Zmienia się kwota w paragrafie 5 uchwały. W dochodach 75023 paragraf 2057 zmieni się na 2058 wpływ środków unijnych na program realizacji na mieście. W wydatkach w dziale 926 zakup sprzętu sportowego przenosi się do działu 605 na 606. To jest za autopoprawką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Jednogłośnie. To jest za całą uchwałą w sprawie zmiany budżetu miasta Sejmu na 2017. To jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejmu na lata 2018-2022. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chciałbym nadmienić, że opinia jest pozytywna. Będę jej czytał, przedstawię ją na wyświetlaczu dla zainteresowanych. Ktoś ma jakieś pytania, to proszę bardzo. Panie Przewodniczący, opinii budżetu nie trzeba czytać. To może Pan przeczytać, co Pan ma ostatnio. No to ja właśnie, to jest, muszę ta postać zrobić, to jest nowa technologia, napisana jest na ścianie, każdy czytać umie, kto chce się zapoznać, proszę bardzo. Każdy dostał do ręki materiały, także tutaj nie ma żadnych tajemnic, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. Wieloletnia prognoza obejmuje nasz budżet na 18 rok wraz z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przedstawia nasz dług i nasze spłaty w kolejnych latach i zachowanie współczynnik tych parametrów z 243 paragrafu o tym, że w dwa ostatnie lata obowiązywania pożyczki od Skarbu Państwa musimy te wskaźniki spełniać i je spełniamy tak, jak napisała Regionalna. Ktoś ma pytania? Podobne zapisy? To jest właśnie ta granica
2018-2019 bo już w poprzednim budżecie to było 2017-2024. W 17-24 to mamy przy tej uchwale przy pożyczce, którą będziemy z tego roku, a teraz mówimy o następnym roku. W tej w zarządzeniu 130, które jest autopoprawką do tego pierwszego, co dostaliście, autopoprawka wynika z tego, że wpisujemy tą pożyczkę. I tam w kolejnym paragrafie jest, że lata 2018-22 zmienia się na 2018-24. I wynikają ze spłat, bo pożyczka jest po prostu spłacona do 2024 roku. O 2 lata dłużej niż mamy pożyczkę ze Skarbu Państwa. No ale powinniśmy przyjąć uchwałę na lata 18-24. I tak przyjmujemy. Przyjmujemy 18-24. Później na lata 17-24. Ta 17-24 jest w... Ma pan zarządzenie 130, które mówi, że dokonuje się zmiany w treści projektu i tytule uchwały, zmieniając wyrażenie na lata 2018-22 na sformułowanie 2018-24. To jest zarządzenie, a druga jest uchwała. Dlatego jest potrzebny jednolity tekst. Właściwie to, co przyradnie zwracamy na komisję, że to jest uchwała. Zrozumcie. Wieloletnią prognozę dostaliście zarządzeniem wcześniejszym, kiedy nie było mowy, że dostaniemy pożyczkę. Pożyczka wpłynęła później i dlatego jest autopoprawka. Dobrze, ktoś jeszcze ma pytanie w tym temacie? Przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Segni na lata 2018-2022? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Segni na rok 2018. Proszę bardzo. To jest taka sama sytuacja z pierwszym zarządzeniem, które było z 13 listopada. Informacje o pożyczce dostaliśmy na koniec listopada. W związku z tym jest też autopoprawka do budżetu. I wypływa tylko z tej pożyczki. Oraz z tego, że w planie dla ostatnio przyjmowaliśmy plan dla dotacji dla pożytku publicznego i zwiększyliśmy tamte dotacje o 40 tysięcy, dlatego trzeba było zrobić autopoprawkę do pierwszego budżetu. Ten budżet obejmuje głównie dwie inwestycje, uzbrojenie strefy i zmiana oświetlenia. Oraz zapewnia funkcjonowanie i naszych jednostek i urzędu na rok 2018. I jest porównywalny z tym budżetem, który mamy teraz. To jest naprawdę ciężko ogarnąć tych autopoprawek. Już jak dostaliśmy 15 listopada budżet, od tego książki wpłynęła do poprawek i tak dalej. Do chwili obecnej nie mamy tekstu jednolitego. Trzeba przewalać, rozkładać mało biurek, żeby coś posklejać sobie, coś znaleźć. Czy to był taki problem, chyba ostatnio była 11 grudnia, żeby zrobić to w jedną całość, dać radnym, żeby się zapoznali, przeanalizowali, a tak papierów książki mamy. Nie wiem, co to za sens i dlaczego tego nie można było zbić, wszystko dać radnym w jednym miejscu. Mógłby pan to, że raczej pan dostał książkę, nie przeszkadzać?
Uważa pan, że to lepiej? Ja wiem, że pan. Te zmiany dotyczą właśnie konkretnie. Ja się zapytałem i proszę mi tylko intelektualnie nie było pana pytanie. Intelektualnie nie spełniają pewnych norm, ale teraz wyobraźmy sobie, szanowni państwo, pan porusza pewien problem. No jest, są konkretne rzeczy, konkretne do wprowadzenia. Czy wy nie mieliście szansy z tymi? Poprawka uwypukla proces, więc jest dokładnie odwrotnie niż pan mówi, jeżeli pan podnosi, że jest jakaś uciążliwość dla radnego w kwestii podania decyzji. Większą uciążliwością jest wyłowienie z tego całokształtu właśnie tych drobnych rzeczy, które są wprowadzane i zrozumienie całości. Więc tutaj po pierwsze, technicznie się nie zgadzam. Drugie, ta praca, my wykonujemy pracę na podstawie tego, na podstawie faktów, które się dzieją, chociażby ta te pieniądze, które teraz wpływają, to 127 tysięcy subwencji więcej, no dwa dni temu wpłynęło. Co my robimy? Przemienić całe te dokumenty, nie jest to aż taka uciążliwość, żeby w jakimkolwiek stopniu państwu utrudniała zrozumienie. Nie jest. Rozważamy na komisjach, macie czas, płaci wam się za to. Punkt po punkcie możemy to analizować. Też się płaci. A robienie. Nie płaci mi się za to, żebym znosił pana interpelację. Pan nie poprosił o głos i poza pewną granicą. Dziękuję panu za odpowiedź. Dziękuję bardzo, proszę. Jeżeli pan ma problem z tym, żeby przygotować, poprosić radny, to pomogą panu i skleją, bo widzę, że pan uważa, że radni biorą pieniądze, pan dużo więcej wie, że i pan się nie przykłada tego, żeby to było dokładnie to zrobione i przygotowane. I złe decyzje już zapłaciło, za co będzie płacić. Za ja pana decyzje. Tak, dopłaci pana. Mądrości pana, w cudzysłowie. Pana woli. Pana woli, bo pan nie da kolejny raz, żeby się wypowiedzieć. Proszę bardzo. Ktoś może jakieś pytania? Wydatki zmieniają się w trzech miejscach. Dosłownie w trzech. Zmieniamy na Malucha, na program Maluch Plus. Zmieniamy w związku z pożyczką. I zmieniamy w związku z waszymi zmianami na dotacje. To są trzy rzeczy w wydatkach, które się zmieniają w związku z pierwotnym budżetem. Zmienia się przez to, że zwiększamy o 40 tysięcy dotacje, zmieniają się przychody. I to są wszystkie zmiany, które wprowadza autopoprawka. No i chyba nie było problemu, żeby to złożyć w jednej i przedstawić. Dla pana radnego? Nie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do przedstawienia opinii Komisji Planu Budżetu i Finansów. Także nie wiem, tutaj uprzedzę, że wszystkie opinie były pozytywne, także nie wiem, czy będziemy odczytywać. Podobnie tak, proszę może po kolei. Komisje są przeszły głos pozytywnie za opinię prawa w projekcie dwa razy. Projekt budżetu miasta Sejmu roku 2018, 3 głosy za i 3 głosy wstrzymujące się. Pozostałe te komisje też pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i tutaj jest na wyświetlaczu przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrotnikowej, też jest pozytywna. Opiniuje pozytywnie przedłużony przez burmistrza miasta Sejmu projekt uchwały budżetowej miasta Sejmu na rok 2018, wskazując jednocześnie uwagę zawartą w poniższym uzasadnieniu. Każdy z radnych dostał na maila i drogą papierową te uzasadnienie, także nie będę czytał. Dyskusja była, przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sejmu na rok 2018? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Sejmach na rok 2018. To są pytania? Są pytania do... Pewnie na pytanie przedstawienia. Nie zostało. Zaproszona czy pani przewodniczący osoba odpowiedzialna. Na komisjach nie było żadnych pytań, no to jeżeli chcecie, to jeszcze jest czas, żeby pozwać. Ale ja mam pytanie, pan wie nasz prawnik.
No, przy pana nie da mi się, że trzeba poznać stanę i mówię, że to powinien być. Brakuje wam części dokumentów, uważajcie. Ja mam pytanie, gdzie nasz prawnik, który tutaj zobligował się, że będzie na każdej sesji Rady Miasta? Sam mówił, że ma to w umowie zawarty, że sam tu mówił na sesji, chyba nie wiem, powiedzmy nie było. Zapytane już, jak? Jak skończymy sesję, zapytamy. To pan na pewno nie wiem. Dobra. Nie. Dziękuję. Ktoś ma jakieś pytania? Nie, proszę. Jak nie, przyjmiemy głosowania. To jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w celach na rok 2018. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję w przyjęciu do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy na rok 2018. Proszę. Plany pracy były zrobione przez takie ramowe. Tutaj kolega radny zwrócił uwagę, że trzeba byłoby je troszkę pozmieniać, ale tutaj jest taki zapis na jako punktem 11. Tematy wiodące sesji będą ustalane na bieżąco w ciągu roku zgodnie z wnioskami radnych oraz burmistrza. Także wszystkie sugestie radnych czy burmistrza będą uwzględniane i wszystkie kontrole, które będą radni się zlecić, będziemy można w trakcie roku zmienić. Także ktoś ma jakieś pytania odnośnie do pracy komisji? Jak nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie planów pracy na rok 2018? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Tutaj kolega radny wnioskuje o 5 minut przerwy. Nie wiem, czy. Także proponuję 5 minut przerwy, tak dla króciutko. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 i została wprowadzona autopoprawka. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na zasadzie na lata 2017-2024. Tam były zmiany, a teraz jest już uchwalenie uchwały. Ta wieloletnia prognoza finansowa od 2017 do 2024 jest związana z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wydłuża nam spłacanie rat do 2024 roku. Ktoś jakieś ma pytania? Jak nie ma pytań, to przegłosujemy autopoprawkę. Kto jest za wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejny na lata 2017-2024? Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejny na lata 2017-2024. Kto jest za? Przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Dwa. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad całością uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Sejny na lata 2017-2024? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Proszę. W związku z tym, że mamy taką nietypową sytuację i ta pożyczka jest podejmowana na przełomie roku, potrzebna jest uchwała w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki.
Z wyszczególnieniem w paragrafie drugim, że umowa pożyczki jest podpisywana w 2017 roku, uruchomienie 2018, spłaty będą następować od 2019 do 2024 roku, dlatego że dopiero 4 grudnia otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu, że przyznają nam pożyczkę. Ale uchwała ta przyznająca jest ważna do końca bieżącego roku i tutaj musimy spełnić jeszcze takie wymagania jak opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą też Państwo dostali do, w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały o możliwości zaciągnięcia tej pożyczki. Także warunkiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska była umowa z wykonawcą i ten przetarg też się już odbył. Proszę. W związku z tą pożyczką jeszcze kilka pytań się nasuwa na komisjach, to było wyjaśnione, ale chciałbym, żeby tu też i czy było wystąpienie o zgodę do Ministerstwa Finansów odnośnie tej pożyczki. Bo to ma związek z planem naprawczym, no opinia RIO już usłyszeliśmy, że była pozytywna. Jeszcze jedna taka rzecz, że pożyczka to nie są środki zewnętrzne, tylko własne, czyli 100% inwestycji będziemy robili za środki własne. Jak się to też ma do tego warunków planu naprawczego? Ponieważ jest to w stosunku do naszych dochodów bardzo mały procent tej pożyczki, to ministerstwo swoją decyzję uzależniło od tej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą dostali wczoraj. No i dzisiaj mieli nam przysłać tą odpowiedź. Będzie to decyzji Radu Miasta, tak? Tak. Nie chcą wchodzić w konflikt w mieście z tym słowem. Proszę. Mogę jeszcze, panie burmistrze, bo ja pamiętam, że jeszcze o dofinansowanie było druga część pytania, także pan teraz może mi zadać to pytanie, a ja odpowiem na dwa lata. W związku z tym, że wyczytałem na stronie projektowania, to poinformowałem, że został rozstrzygnięty już przetarg, tam bodajże trzy firmy, które chyba ustalały przetargu, udziałem 251 tysięcy. Panie burmistrze, czy zostanie rozwiązany problem oświetlenia w mieście w związku z tym drugim etapem, oprócz ulicy Konarskiego i Zawadzkiego, bo tam chyba PGN będzie prowadzać. I czy w ramach tego projektu zostaną naprawione lampy, które są zamontowane, a są awaryjne, czyli tam mogą nie wiedzą. Przepraszam, jeszcze dokończył się, jestem. I do kiedy ten termin realizacji? Tak. Wykonawca, który wygrał, czyli ten oferujący 251 658 zł, zaproponował termin wykonania 30 marca. Udziela gwarancji 120 miesięcy. Rozbieżność zdań między nami była taka, że ja nigdy nie widziałem ekonomicznego sensu naprawiania starych opraw. I tym tą pożyczką właściwie zyskujemy środki na zrealizowanie w 100% oświetlenia. Kwestia tylko kwestii jakby administracyjnych, urzędowych. Dogadać się trzeba z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, żeby pozwolili rozszerzyć na te 33 brakujące punkty świetne położone na ulicach Zdolackiego i Konarskiego, których my wnioskujemy w ujęciu. To jest odpowiadając na wcześniejsze pytanie. Równolegle z wnioskiem o pożyczkę wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację. Dotację, jak to tam się nazywa? W każdym razie mamy z projektu mieć wymienione to oświetlenie. Wniosek został złożony. Teraz realizacja tego będzie kosztem kwalifikowanym i być może po ocenie przez właściwe władze tego naszego wniosku będziemy mieli to z dofinansowaniem. Ale to trzeba czekać, już województwo się upora z oceną. Dziękuję. Ja jeszcze dopytam, bo tak jak kolega Romek pytał, czy te lampy, które wcześniej zamontowane,
będą usprawnione, będą świeciły też do końca marca. Panie kierownik, jak nam idzie doprowadzanie nieczynności wymienionych w poprzednich turach lamp do tego, żeby świeciły? Przebiegało w taki sposób, że jednorazowe zlecenie otrzymała firma Suba, która przyjechała tutaj do Sejmu, dokonała sprawdzenia 13 lamp, które wskazaliśmy, które nie palą się, i okazało się, że z tych 13 lamp są wadliwe prawdopodobnie tylko dwie lampy. Reszta lamp jest prawidłowo zamontowana, są to dobre lampy, tylko z innych przyczyn one się nie palą. Dziękuję bardzo. Ktoś ma jakieś pytania? Ja tylko chciałbym nawiązać do tej pożyczki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na początku naszej kadencji przyjechał tu wojewoda, który zaproponował nam bardzo proste rozwiązanie. Zaproponował nam takie rozwiązanie, że firma zewnętrzna wymieni nam wszystkie lampy i z oszczędności w ciągu 5 lat spłacimy wszystkie lampy. Zrobią to sami, całą inwestycję, bez żadnych naszych kosztów. Minęło 3 lata, 105 lamp nie świeciło. Robimy, motamy się po 3 latach, dopiero za własne pieniądze, z żadnego projektu wymieniamy żarówki. Czy nie warto było skorzystać z Rady Wojewody? Po co było wyważać otwarte drzwi, kiedy można było dawno to zrobić? Teraz pan jeszcze proszę mi dać się wypowiedzieć. Proszę, proszę. Wypromujmy tą firmę, której promocją pan się zajmuje. Proszę. Mógłby pan mi przeszkadzać? Mógłby pan się zachowywać jak przystało na burmistrza? I wojewoda bardzo dobrze wskazał nam rozwiązanie. Nie skorzystaliśmy. Teraz przez 3 lata nie pozyskaliśmy żadnych pieniędzy na realizację lamp. Burmistrz teraz wprowadza błąd, że za te lampy zrobimy wszystko. Nie zrobimy, bo jeszcze zostanie 100 lamp do wymiany. Także dalej będziemy mieć nieświecące lampy. I to nie rozwiąże problemu. Dobrze, że chociaż po 3 latach, bo zaraz by już 105 nie świeciło, z czego to zrobiliśmy protokolarnie jako komisja. I jeżeli by tak jeszcze rok, to może by było 200 lat nie świeciło i byśmy mieli wielkie oszczędności. Także proszę, protokolarnie przeszkadzała to liczenie. Dlatego mówię, te rozwiązanie, które proponował wojewoda, było bardzo dobre. Nie skorzystaliśmy ze względu na burmistrza. Może pan przybliżyć, jakie umocowanie ma jakikolwiek wojewoda do wskazywania jakichkolwiek przedsiębiorstw? To była propozycja. Czy pan, polsko rozumie, żeby pan nie przeszkadzał? Czy panu mam na piśmie? Może pan odpowiedzieć na ważne dla społeczności tego miasta? Proszę nie przeszkadzać. Jakie ma pan relacje z wojewodą i dlaczego ten konkretny człowiek to proponował słuchać? Proszę mi przeszkadzać w prowadzeniu sesji. Proszę mi przeszkadzać i proszę skończyć ten monolog. Dziękuję bardzo. Ktoś ma jakieś pytania do oświetlenia? Proszę. Panie burmistrzu, dlaczego pan tak się odnosi tak niedobrze w stosunku do zespołu radnych, który policzył ilość? Ja zadałem pytanie natury formalnej, oparte ona jest w konstytucji, proszę pana. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim posiedzeniu chciałbym zobaczyć ten protokół, chciałbym zobaczyć to, co wytworzyliście. Przed chwilą pan przewodniczący jasno wyraził się w tej sprawie. Chcę poznać fakty, kiedy to było liczone, na jakiej komisji, w jakim składzie. Czy pan obudził się teraz, czy jeszcze pan śpisz? Przecież to było na początku. Panie burmistrzu, ja przepraszam, że zwrócę uwagę, ale pan jest bardzo złośliwy. Pan jest złośliwy, ja będę złośliwy. Ja od pana teraz żądam, żeby pan na piśmie udokumentował dla mnie, że te oświetlenie świąteczne, o którym przed 15 minutami mówił Romek, nie nadaje się do użytku. Ja żądam od pana, żeby pan mi to udowodnił. Zrozumieliśmy się? Ja od pana żądam, panie burmistrzu, na piśmie, żeby pan udowodnił mnie i mieszkańcom tego miasta, że oświetlenie świąteczne, za które poprzednia Rada Miasta, tak jak pan powiedział, zapłaciła 20 parę czy 30 tysięcy złotych, dobrze, ale ja żądam od pana, te
dlatego, że pan mi na piśmie udowodnił, że to oświetlenie świąteczne nie nadaje się do użytku. Ale to jakby fakty nie podlegają dyskusji i one są do ustalenia. Panie radny, i nie jest pan pytając się o fakty, nie jest pan złośliwy. Pan żąda dowody, ten dowód niestety jest bardzo prosty do przeprowadzenia. A to, co pan tutaj uprawia, pan przewodniczący Szypiejewski w tej chwili, no niestety troszeczkę mija się z faktami, bardzo źle traktuje fakty. Trzeba się rozliczyć. Skąd pan wziął tę ilość lamp, które zabraknie? Proszę pan nam powiedzieć, jak to obliczył. A to może pan powiedzieć, ile jest lamp w mieście? Pani Jolanta, ile jest lamp w mieście? Pani Jolanta, ja nie przychodziłem do pani Jolanty. Wszystkich łącznie jest ponad 500. A ile pan wymieni za te 400, 264 tysiące? 281 lamp plus 33, które to jedno nie umieją. No właśnie, a jest ponad 500. A w poprzednim etapie było 219, tak? Wymieniliśmy. Proszę sumować. To są nieścisłe dane, bo ja mam dane, że z tych dotacji ma być 200 tylko ponad lamp. Jest bardzo materiał. Także pan wprowadza, kiedy pan wprowadza. Nie wiem, w jaki sposób pan przerabia ten. Kiedy mówi pan prawdę? Ja nie wiem, kiedy pan generalnie opiera się. Dobrze, dziękuję za informację. Ktoś ma jakieś pytania w tym temacie? Nie przyjdzie do głosowania. To teraz jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wody w Miastu. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Proszę, utrzymał. Nie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do lat 4. To jest standardowa sprawa, już po raz kolejny to przelegaliśmy. Na komisji było omawiane, tak się musimy to wyjaśniać. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do lat 3? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 15 dotyczy tego samego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do lat 3 na przy ulicy Parkowej. Na komisjach omawiane, pytań nie było, także kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Na początku chciałbym udzielić głosu pani Dobińskiej. Proszę bardzo. Ponieważ na ostatniej sesji, to jest dokładnie 29 listopada, na sesji oraz na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska, pan burmistrz przedstawił kłamliwe informacje na mój temat i na temat sposobu załatwiania spraw związanych z oświetleniem ulicznym w mieście Sejm. Pan burmistrz posługiwał się moim nazwiskiem, mówił o mnie, ale beze mnie. Pomimo, że byłam tego dnia w pracy, to nie poprosił mnie, żebym mogła tutaj złożyć jakiekolwiek państwu wyjaśnienie. Dlatego byłam zmuszona tutaj przyjść i wyjaśnić, żebyście państwo ode mnie usłyszeli, jak wygląda sprawa oświetlenia ulicznego w mieście Sejm. Może zacznę od tego, proszę państwa, że tu obecny pan burmistrz Arkadiusz Nowarski dnia 2 marca 2015 roku wypowiedział umowę na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście Sejm. I pomimo, że minęło już ponad 2 lata, to do chwili obecnej nie posiadamy umowy z żadnym podmiotem konserwującym. A prace, które ostatnio miały miejsce, były wykonywane przez podmiot, który otrzymywał od nas takie jednorazowe zlecenia. Prace te właściwie, takie konserwacyjne, jednorazowe, dopiero zaczęły być wykonywane, jak policja do nas tak naprawdę zaczęła pisać. To wtedy pan burmistrz uznał, że jakieś prace jednak muszą być wykonywane i przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonywać wymiany oświetlenia przy przejściach dla pieszych. A przy okazji tych prac tylko niektóre punkty były wymieniane, jak na przykład ulica Konopnicka, czy na ulicy Łąkowej, czy na Mickiewicza. Chcę powiedzieć, może zacznę jeszcze tutaj od tego, jak sprawa się ma, jeśli chodzi o nowe oświetlenie. Otóż wykonawca, który dokonał wymiany łącznie 219 lamp przy modernizacji oświetlenia, udzielił nam 72-miesięcznej gwarancji na nowe lampy. Żeby tego mógł dokonać, to musieliśmy ogłosić oczywiście przetarg i opisać przedmiot zamówienia.
ogłoszonym w tym przetargu przedmiotem umowy była wymiana 1:1, czyli starą lampę wymieniamy na nową. Decyzją pana burmistrza żadne inne prace nie były przewidziane w tym przetargu. Chcę państwu powiedzieć, że od początku, jak tutaj przyszedł nowy pan burmistrz, informowałam go kilkakrotnie, że jeżeli chcemy przystąpić do modernizacji oświetlenia, to najlepiej byłoby zrobić dokumentację. Dokumentację, proszę państwa, można dzielić potem na etapy, bo wiadomo, że to jest duża kwota. Jeśli nie stać, możemy robić to etapami, tak jak robimy to teraz. Z tym, że ta obecna modernizacja była wykonana bez dokumentacji. Poinformowałam też pana burmistrza o tym, że jego poprzednik zrobił dokumentację na oświetlenie uliczne, którą gdyby uaktualnić, mógłby to zrobić oczywiście ten sam projektant, pozwoliłoby zaoszczędzić i pieniądze, i czas. Ale pan burmistrz oznajmił, że dokumentacji nie będzie wykonywał. Zatem pierwszy i drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego wykonaliśmy bez dokumentacji. Zadaniem wykonawcy, jak już wcześniej wspomniałam, była wymiana 1:1. Już w trakcie prac wykonawca zgłaszał uwagi co do stanu przewodów, bezpieczników i tym podobnych. Owocem tego było podpisanie kolejnej umowy z wykonawcą w zakresie uzupełnienia lub wymiany niesprawnych zabezpieczeń lamp wraz z wymianą przewodów zasilających w ilości 145 kompletów. Czyli wystąpiły prace, które należało zrobić. Bo wykonawca, proszę państwa, jak miał za zadanie wymienić 1:1, to on wymienia starą lampę na nową. A to, że są przewody, czy bezpieczniki, czy inne elementy sprzętu niesprawne, to już nie jest to jego zadanie. I wykonawca może wymienić wszystkie oczywiście punkty, a że one się potem nie będą paliły, to wykonawca powie, przepraszam bardzo, one się nie palą, ale moim zadaniem była wymiana, zrobiłem to, zrobiłem. Dlatego trzeba było niektóre prace dodatkowo wykonać, żeby to oświetlenie się paliło. Jak potem się okazało, niektóre z tych punktów też nie paliły. Nie było ich dużo, bo 13 to nie jest na taką ilość duża liczba. Dlatego już tutaj nauczeni tym doświadczeniem, pan burmistrz też już zobaczył, jak to funkcjonuje. W pracach przygotowawczych trzeciego etapu modernizacji pan burmistrz zgodził się, aby przedmiot umowy rozszerzyć o dodatkowe elementy. Kiedy praktycznie specyfikacja istotnych warunków zamówienia była już gotowa, zgłosił się do pana burmistrza, tutaj projektant, no oferent, z propozycją, że można skorzystać z dodatkowego dofinansowania ze środków unijnych, oprócz oczywiście pożyczki, która jest udzielana przez wojewódzki, która ma nam być udzielana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Oprócz tego, że skorzystalibyśmy z pożyczki, to również jest możliwość jednocześnie ze skorzystania z dofinansowania unijnego. Ale okazało się, że niezbędnym do tego, aby składać, aplikować o te wnioski, jest posiadanie tak zwanego programu funkcjonalno-użytkowego. Oczywiście ten program musiał dotyczyć tylko i wyłącznie lamp już istniejących, nie nowych, tylko istniejących. Czym jest ten program funkcjonalno-użytkowy? Program funkcjonalno-użytkowy stanowi takie swoiste wytyczne do tego, na podstawie do tego, aby później można było sporządzić dokumentację. I program funkcjonalno-użytkowy również jest potrzebny do tego, żeby w przetargu wyłonić wykonawcę, który jednocześnie projektuje i wykonuje to samo zadanie. Czyli ten sam robi projekt i na podstawie tego projektu potem te prace realizuje. Jest oczywiście, program jest załącznikiem do takiej specyfikacji, a także materiałem wyjściowym właśnie do sporządzenia tejże dokumentacji. Kiedy ten pan tutaj panu burmistrzowi przedstawiał ofertę, pan burmistrz poprosił mnie do siebie do gabinetu i proszę państwa, jakież było moje zdziwienie, ponieważ okazało się, że tymże projektantem jest dokładnie ta sama osoba, która wykonała kiedyś dla miasta Sejny projekt na całe miasto. Właśnie za poprzednika. Jest to firma Esko Projekt. Ten pan zapoznał się, co się od tego czasu zmieniło, więc trzeci etap, powiedzieliśmy, ile mniej więcej to będzie punktów. I ile to będzie obejmowało punktów. Pan burmistrz wtedy zrozumiał, że jednak dokumentacja będzie potrzebna tutaj, żeby skorzystać z tych środków na dofinansowanie. I wobec tego zawarto umowę z projektantem, z tą firmą SK
projekt i wykonano program funkcjonalno-użytkowy potrzebny do trzeciego etapu modernizacji. Oczywiście dokumenty zostały złożone, projekt przeszedł pomyślnie tutaj, przyznano nam te środki. Mam nadzieję, że w Wojewódzkim Funduszu Pożyczka też uda nam się dopiąć. To oczywiście jest na ostatnią chwilę, no ale to jest już wina Wojewódzkiego Funduszu, który bez końca przedłużał tutaj nam okres rozpatrzenia tego wniosku. Także już pan burmistrz wtedy zobaczył, że jednak ta dokumentacja to jednak jest potrzebna. Tutaj chciałam jeszcze odnieść się do ulicy Konarskiego i Zawadzkiego. Otóż na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska pan burmistrz powiedział, wniosek na lampy został złożony bez 33 punktów świetnych na ulicy Zawadzkiego i Konarskiego. Też pani Bagińska podjęła decyzję, nie wiem na podstawie czego decyzję, że tego nie wliczymy. Otóż proszę państwa, ja państwu właśnie wyjaśnię, jak to wygląda tutaj ta ulica Konarskiego i Zawadzkiego 33. W październiku 2015 roku, dokładnie 28 października, pan burmistrz zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w Sejnach, ulica Konarskiego i Zawadzkiego, w miejscach rozbieranej linii komunalnej przez PGE Dystrybucja. Zakład Energetyczny planuje modernizację swojej sieci oświetlenia, swojej sieci energetycznej i ta przebudowa sieci między innymi będzie polegała na tym, że będą zlikwidowane słupy energetyczne, na których jest zawieszone nasze miejskie oświetlenie uliczne. W związku z tym zostalibyśmy pozbawieni na tych ulicach w ogóle oświetlenia. Pan burmistrz czynił rozmowy tu z Zakładem Energetycznym i ten sam projektant, który projektuje tutaj dla Zakładu Energetycznego, podjął się również zaprojektowania takiej dokumentacji dotyczącej tylko i wyłącznie oświetlenia tych dwóch ulic, oświetlenia ulicznego. Czyli to powstanie zupełnie nowe oświetlenie. Tutaj Zakład Energetyczny linię na powietrzną zlikwiduje, będą linie tylko te kablowe. Ta dokumentacja ma się składać z czterech egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Natomiast w tym roku, 4 sierpnia 2017 roku dokładnie, pan burmistrz zawarł aneks do tejże umowy, który przedłuża termin jej wykonania do 31 lipca 2018 roku. A więc ten projekt zostanie wykonany w przyszłym dopiero roku. On nie jest jeszcze gotowy. Projektant ma oczywiście dość daleko zaawansowane prace tutaj tego projektu, ale nie jest on zakończony. Argumentował to, że chce przedłużyć termin między innymi tym, znaczy przede wszystkim tym, że nie uzyskał zgód prywatnych właścicieli czy też innych. Musi przeprojektować linię, przenieść na drugą stronę. Niestety, takie są uroki, jak się coś projektuje. To na to napotyka każdy projekt. I dopóki ten projekt nie jest zakończony, nie możemy, proszę państwa, tutaj realizować takiego projektu. Obecnie jest około 33 lamp tego oświetlenia. A docelowo, jak nam tutaj przedstawił projektant, tych punktów najprawdopodobniej będzie około 60. Zatem nie jest celowe włączanie do projektu tej modernizacji trzeciego etapu czegoś, co nie jest w ogóle jeszcze ukończone. I zakres tej modernizacji naszej jest zupełnie inny niż tego, co ma być robione na Konarskiego i Zawadzkiego. Zaraz tutaj będę kontynuować. Także proszę państwa, dlatego nie liczyłam punktów tych ulicy Konarskiego i Zawadzkiego, ponieważ projekt nie jest jeszcze gotowy. Owszem, program funkcjonalno-użytkowy, przepisy nie zabraniają, że owszem, można zrobić sobie Zawadzkiego i Konarskiego. Zakazu nie ma. Tylko ja się pytam, jaki jest sens tego wszystkiego i gdzie tu jest mowa o jakiejkolwiek gospodarności, robić jedną dokumentację, a potem program funkcjonalno-użytkowy, bo tak, bo to jest warunek aplikowania o środki unijne, że musi ten program być. Teraz drugi program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego będzie zrobiona dokumentacja. Dla mnie jest to rzecz tak oczywista, że tu w
ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Pan burmistrz uznał, że to ja zrobiłam to. No niestety, pan burmistrz chyba nie za każdym razem wie, o czym mówi. I nie zdaje sobie sprawy, z czym to grozi. To jest aplikacja o środki unijne i tu musi być każdy szczegół dopięty do palca, a nie jak sobie ja zmyślę. To my teraz co, zawiesimy 33 lampy, tak, podczas tej modernizacji, potem będzie wykonany projekt, bo zgodnie z tym projektem trzeba będzie zrobić te dwie ulice i co, zdejmiemy sobie te lampy? Albo 33 będą kupione, potem dokupimy 60, nie wiem jak. Pomysły pana burmistrza są co najmniej dziwne, bo tak my nigdy nie realizowaliśmy projektów ośrodki. Panie burmistrzu, teraz mówię ja, pan na poprzedniej sesji, pan burmistrz mówił, teraz mówię ja, pan beze mnie. Panie kierownik, bo zapomnę, mogę zapytać się, bo chodzi o to dokumentację. Za poprzedniej kadencji była zrobiona ta dokumentacja przez tą samą firmę. A i to byśmy już mogli się ubiegać, dokumentacja oświetlenia w mieście i byśmy mogli od razu już w 2015 roku się ubiegać o jakieś dofinansowania, bo zostały zwrócone te pieniądze z ochrony środowiska, to nie pamiętam, 210 tysięcy czy tam 210. Nie, to są zupełnie dwie różne sprawy. Ta dokumentacja mogłaby być wykorzystana pod warunkiem, żebyśmy ją uaktualnili. No takie rzeczy się robi. Temu samemu projektantowi, prawa autorskie, tak. On uaktualnia, ponieważ ciągle się zmieniają i warunki techniczne, przepisy, ona musi być aktualna. Ale większość prac, przecież tu się tak naprawdę nic od tej pory wielkiego nie zmieniło. Po prostu uaktualnia i tyle. I tą dokumentacją najprawdopodobniej można by się było posługiwać. Dokumentacja leży sobie po prostu. Ale to już zapadły decyzje, to już tego się nie da wykorzystać. Proszę Państwa, tak wracając jeszcze do tych istniejących lat, to całą winę za stan oświetlenia publicznego, jak jest obecnie, że tyle lamp się nie pali, to ponosi pan burmistrz. Ale pan burmistrz, bo przez swoje decyzje, nie przemyślane decyzje, ale pan burmistrz zwala na pracowników, którzy ja przepracowałam tu prawie 20 lat. I my inni też tutaj pracujemy. I nagle się okazało, że jesteśmy wszyscy tak głupi, że niczego nie rozumiemy, niczego nie potrafimy. Tak, rada, głupia, wszyscy. My po prostu się, tak, my jesteśmy zupełnie nie. Wszystko, okazuje się, że wszystko robimy teraz źle. Ale pan burmistrz z tego, że przenosi swoje jakieś błędy na pracowników, to pan burmistrz jest w urzędzie z tego znany wśród nas. Tylko pracownicy głośno o tym nie chcą mówić, bo się po prostu zwyczajnie boją. Teraz ja, panie burmistrzu, relacjonuję. Panie burmistrzu, jeszcze na koniec i do państwa się zwracam. Otóż pan burmistrz ma obowiązek ustawowy konserwować oświetlenie uliczne, nawet jeżeli się planuje modernizację. To oświetlenie powinno być sprawne. Wykonawca, który z Suwałk przyjeżdża, mówi, dlaczego u was tyle się nie pali? Mówię, no proszę pana, nie jest wykonywana konserwacja na bieżąco, a no ty, wy teraz niedawno zaczęliście. Punktów jest tak dużo, że nie sposób ich wszystkich teraz powymieniać. I mówi, proszę panią, my po gminach jeździmy, na wsiach, to mówi ich, kilka punktów się nie pali, to jest awantura jak nie wiem. Także nasi mieszkańcy są wspaniali, bo nie dopominają się. Jest ciemno i w innej gminie to by na taczkach burmistrza wynieśli za takie lekceważenie mieszkańców, za takie lekceważenie takiej poważnej sprawy, która jest po prostu naszym obowiązkiem. I chcę... Pan burmistrz też na komisji powiedział tak, nie będę wymieniał żarówek, nie ma sensu. Powiedział, tak, no powtarza pan burmistrz. No widzi pan, pani burmistrz, na komisji też pan powiedział tak. Pani Bagińska, jak czegoś nie musi, ciąg dalszy. I między nami, panie burmistrzu, to jest taka różnica, że rzeczywiście pani Bagińska, jak czegoś nie musi, to nie robi. Ale za to pan, panie burmistrzu, musi, ale nie robi. I to jest różnica między nami. Na zakończenie dodam jeszcze, proszę państwa, że
większość wie, ale chciałabym, żebyście Państwo usłyszeli to ode mnie. Następnego dnia po sesji pan burmistrz wręczył mi wymówienie z pracy z okresem 3-miesięcznego wypowiedzenia, czyli do końca lutego jestem tutaj w pracy. Chciałabym tylko tak już na zakończenie powiedzieć, bo u nas taka panuje, widzicie Państwo, kultura. Nikt o tym nie chce powiedzieć, bo się wszyscy boją, ale ja się nie boję, ja to po prostu głośno powiem. Pan burmistrz wręczył mi wypowiedzenie z pracy za 2/3, dokładnie, bo spojrzałam na zegarek, przyszedł z panią sekretarz, a ponieważ to było za 2/3, to córka moja przyszła z plecakiem, bo miałyśmy razem wracać do domu, no i weszła do urzędu, bo było dość wtedy wolno. Za 2/3 obecności mojej córki dostałam wymówienie. Także o tak u nas się traktuje pracowników. Tak, tak elegancko. Dziękuję Państwu za uwagę. To były moje wyjaśnienia. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo, ja odpowiem na pytania. Mogę? Proszę. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że pani Badyńska wykazała swój stan wiedzy, przedstawiła to swoimi słowami. Ja w żaden sposób na to, co powiedziała przed chwilą, nie wpływałem. Mam zupełnie inną ocenę faktów, do których się odnosiła, interpretacji. I ta interpretacja będzie przedstawiona w sądzie pracy, jeżeli pani Magnicka złoży odwołanie swojego odwołania. Jedyne, czego żałuję w tej sytuacji, że nie mogliśmy wcześniej sytuacji w referacie dowodzonym przed panią Magnicką naprawić, ale teraz przyszedł ten czas i mam nadzieję, że niedługo te absurdalne sytuacje, z którymi miasto musi się borykać, z uwagi na decyzje pracowników się skończą. Tak. Dziękuję. Przechodzimy do tutaj spraw różnych. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Tyszka prosił o czytanie listu. Tutaj jest on na wyświetlaczu. Każdy z Państwa dostał. Jeżeli ktoś chce się zapoznać, proszę bardzo przeczytać. Tutaj dyskusji na ten temat nie ma. Jedynie co może jakiś fragment. Jakiś fragment sobie zaprasza Państwa do współpracy w obronie samorządu i bielnego prawa wyborczego obywateli. Czynnikiem poradzącym sukces polskiej samorządności bywa apartyjność. Skrajne upartyjnienie samorządów może zniweczyć się wielkie wysiłki samorządów na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Jeżeli ktoś tam chce doczytać, to zapewniam o obronę demokracji. Proszę pan Stanisław Tyszka. Ja mam jeszcze wracając, tak sobie przemyślałem, zanim pani Bagińska jest, to chciałbym taką refleksję. Panie burmistrzu, pan jest tym kierownikiem i pan odpowiada za pracowników, ale tak. Trochę i ja słyszę z tego na mieście, że tak trochę nie po ludzku pan traktuje czasami swoich pracowników i to nawiązuje się takie, jeżeli tylko za takie przywinienie, jak to było, my, ja powiem, ja powiem, swoją prywatnością. To nie jest po broni, pani Radyńska nie postawiła konkretne zarzuty. Jaka mi się ja mam prawo. Oczywiście mam prawo. Nazwiska pani Bagińskiej po imieniu faktach, które tutaj miał miejsce. Panie burmistrzu, ja może nie po broni pani Bagińskiej, tylko po broni człowieka i pracownika, że jeżeli tylko za taką sprawę, bo ja nie znam przymówu pani Jozo, ale jeżeli tylko za taką sprawę, bo my jako Rada poruszaliśmy temat oświetlenia, pani zapewne wie od X czasu. Od początku. I to oświetlenie, dumam, było, pani burmistrzu, pani kierownik, można było wywnioskować, że taka sprawa była. No i to trochę tych decyzji pana na pewno było nieprzemyślane. No i później pochodzi do... A teraz pan sam to sprawdzi i będziemy mieli wyrok sądu. Nie uda powiedzieć mi na swoje refleksje. Czy pan musi zgadzać? Panie burmistrzu, refleksja radnych jest taka, na pewno ja mówię w swoim imieniu, ale są słuchy po mieście, chodzą, że pan nie rozprzestrzenia, że toleruje tych pracowników i żeby zwalniać pracownika, długoletniego pracownika, panie burmistrzu, to jest pan kierownik. Ja nic nie potem, ale tak trochę nie było. Fakt, że zobaczymy, kto z Państwa na podstawie tych faktów. Proszę się uwierzyć. Panie burmistrzu, kolejny raz w
ciągu trzech lat naszego urzędowania kolejna sprawa, gdzie ciągle my wszyscy, podejrzewam radni, tak samo myślą jak ja, my wszyscy radni, ciągle zastanawiamy się nad tym, dlaczego wszystko, co zrobił poprzedni burmistrz, pan Jan Stanisław K., dlaczego wszystko, co on zrobił, jest tak źle zrobione w oczach. No tak, no to jest kolejny przykład. Czy pani Bagińska powiedziała panu, jakie źródła są przypisane w takim starym projekcie? Źródła światła. Pani burmistrzu. Ale pani Bagińska mówiła o uaktualnieniu. Ja z tego punktu pani wypowiedzi, ja się odniosę i przedstawię fakty. Pani Bagińska dała mi teraz prawo, żeby publicznie o tym problemie wewnątrz urzędu porozmawiać. Zobaczymy, kto na końcu tej drogi będzie. Panie burmistrzu, pani Bagińska była szczera w odpowiedzi. Poczekamy na koniec tej drogi. Poczekamy na koniec tej drogi, ale logika. Logika jest taka. Nie nadużywać mojego nazwiska, bo sobie tego zwyczajnie nie życzę. Pani minister w publicznym miejscu. Tak. Konstytucji jest ale pan burmistrz. Tak, panie burmistrzu, ale nadużywa pan tego. W momencie, kiedy pani weszła na tą salę. Pan jest teraz. No nigdy mnie pan wcześniej nie prosił. Tyle razy były rozmowy na temat oświetlenia. Proszę państwa, czy przez tyle lat kiedykolwiek był taki fatalny stan oświetlenia ulicznego, jak jest w tej chwili? Proszę powiedzieć. Czy tyle lat się nie paliło? Pierwsza to jest jeden powód. Brak konserwacji oświetlenia. To jest podstawowy powód. Panie burmistrzu, tak, panie burmistrzu. Tak, oczywiście, że trafi do sądu. Pan ze wszystkimi się sądzi, ze wykaże, że ani przez rozumę nie miała pani żadnego powodu w realizowaniu umowy warunkowej, ani przez sekundę. Proszę pana, my nie mamy czegoś takiego. Proszę, panie burmistrzu, fakt jest taki, że nie mamy światła. Że nie mamy światła. Fakt jest. To jest pana zasługa. Waszym wielkim trudem przesunęliście o rok czasu wymianę oświetlenia. Nie przyznajecie się do tego, że w poprzedniej kadencjach wydaliście pieniądze, które teraz my spłacamy. To bywa w tym pan wymienił lampy i one dalej nie świecą. I czy ja to jest wina? Sąd dostarczy faktów. Bardzo się cieszymy. Radni poprzedniej kadencji wydali na projekt, który pan teraz powiela. Pan robi drugi projekt. Ja chcę doczekać się końca tej drogi. Pan chce się doczekać końca tej drogi, o której pan mówi. I chcę zobaczyć, kto poniesie koszty za to wszystko, co my teraz otrzymamy. Wszystko czyli co? Do panu uważa, że mając gotowy projekt w urzędzie miasta, pan robi drugi projekt, to pan nie robi... Mogę się teraz odnieść. Po pierwsze, podstawą przygotowania wymiany oświetlenia w pierwszej części był ten projekt, który pani Bagińska wspomniała. Panie sobie, proszę o ciszę. Oparliśmy się o tamte rozwiązania. Pan wybaczy, ale nie obroni pan tezy, którą pan tu przed chwilą próbuje wybaczyć. Panie burmistrzu, przywołuję pana do porządku. Ja nie próbuję, tylko czekam na chwilę tej sprawy. Proszę, nie próbuję. Proszę uspokój. Ja też czekam, to jeszcze nie raz. Być może nasze państwo nie jest takie sprawy. Proszę uspokój. To jest sprawa oświetlenia, co wdrożył 3 lata tam z powrotem. Burmistrz nieraz powiedział, że nie będzie robił tego i trzyma jest konsekwentnie. Chwała mu za to. Swoje postanowienie. Pana komentarz. Niech się to trzyma do końca tego. Czas już jest krótki. Przyjdziemy do następnego pisma. Jeszcze podało pismo Syryjskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które prosi o włączenie się miasta Sejmu przez zapewnienie obsługi czynności wspólne z Sejmskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, przygotowującym wypełnienie wymogów powołania Instytucji Kultury Muzeum imienia generała Andersa i drugiego korpusu polskiego Polskich Sił Zbrojnych. Czy pan mógłby powiedzieć, bo tu chodzą po polsku, że pan chce powołać nową instytucję, a my o tym nic nie wiemy? Ja nie wiem, na jaki powód państwo się opieracie. Przyszedł pan przewodniczący tego stowarzyszenia, pan Kluczny, przedstawił informację, potwierdziłem je u panu starosty. Pan minister Sejnik zadeklarował jakieś pieniądze na utworzenie tego Muzeum Sejna. Więcej nic nie wiem. Wyznaczyłem pracownika, za którego i tak
płacimy, więc nie ma wydatku jako pełnomocnika do spraw utworzenia tego muzeum. Ten pracownik ma zebrać wszystkie informacje, podjąć dialog z ministerstwem, sprawdzić wiarygodność tych doniesień. I wtedy Rada Miasta będzie podejmowała decyzję, kiedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i z czym się to tak naprawdę je, tak? To pytanie, czy pan powoła te muzeum, czy nie? Krótkie i... Tak, czy nie? Krótkie i dosadne. Przepraszam bardzo, tak, czy nie? Burmistrz miasta wyznaczył osobę, która ma... Ta osoba nie decyduje, czy pan powoła te muzeum, jak czy nie? Jakiekolwiek podstawy do podjęcia decyzji. Wspólnie pan przewodniczący zarządu. Jeszcze raz nie zadaje pytanie, czy pan nie burmistrz miasta powołuje, tylko rada miasta jednostkę. Pod wszystkim bardzo. Jak pan miasta Stanisław Kach wyjedzie z tego miasta, to wtedy pan burmistrz powoła. Ja się to pana teoria. Inaczej nie powoła. To jest pana teoria. Rzeczywiście to jest moja teoria. Cieszę się, że pan burmistrz miasta Stanisław Kach ma się świetnie. Ja też mogą porównać swój stan do tego, jak on się ma. Wszystko to są ludzie, którzy nic złego nie zrobili temu miastu i mają dużo gorzej. Są osoby, które zasłużyły się i mają bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Wszyscy wciągamy wniosek z tej sytuacji. Tak chciałem, żeby nigdy nie było. Pana zasługa. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że przez to pismo zapracuję z Rio i postaram się wskazać uchybienia formalne. Rocznik numer 1 przedmiotowej uchwały wskazano kwoty niezgodne z budżetem po zmianę według stanu na dzień 31.10.2017 roku w następnych pozycjach. Nie wiem, czy... No, przeczytam, bo... podatki i opłaty powinna zostać wskazana kwota 3 546 996 zł, jest 3 514 093 zł. Punkt 11.1. Wydatki bieżące na wydobycie składki od nich naliczanych powinna zostać wykazana kwota 7 488 889, jest 7 487 089. I 11, paragraf 11.12, punkt 11.2, a tutaj jest tam świata. Także wskazane są stałe uchybienia formalne. Ktoś jeszcze ma jakieś wnioski sprawy różne? Jeszcze wpłynęło pismo od działkowców, ale to jest kompetencja pana burmistrza, także nie będę czytał. Jak pan burmistrz tutaj, jeszcze mamy takie pismo, pan burmistrz mówi, że zakład będzie budowany. Statków, także burmistrz zwracał się do Urzędu Miejskiego w Augustowie, opinię na temat zakładu do stoczni i dostał odpowiedź, to był 2 grudnia 2016 roku. Urząd Miejski w Augustowie odpowiedź na pismo z dnia 15 listopada 2016 roku dotyczące udzielenia informacji na temat uciążliwości występującej na terenie miasta Augustów w związku z prowadzeniem działalności przez zakłady stoczniowe i informuje, iż należy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenie powietrza oraz nieprzyjazne zapachy dla mieszkańców w rejonie stoczni. Na terenie Augustowa w jednej stoczni zdarzyły się przypadki spalania odpadów poprodukcyjnych powstałych z produkcji łodzi w piecach do używania. Mieszkańcy sąsiadujący z terenami stoczni najczęściej skarżą się na nieprzyjemne zapachy kleju, utwardzaczy i żywicy spowodowane przez nieodpowiednie zabezpieczenie wyciągu powietrza z hal produkcyjnych. Brak odpowiednich filtrów oczyszczających powietrze. Należy również zwrócić uwagę na utrzymanie czystości oraz porządku na terenie stoczni, aby odpady stojące po produkcji oraz materiały zużyte były przetrzymywane w odpowiedni sposób. Podpisał zastępca burmistrza Mirosław Karolczuk. A ten coś tu zrobił. Zwróciliście państwo uwagę na słowo w jednej stoczni w tym piśmie? A jest tak, zwróciliśmy, wykonaliśmy wszystkie zalecenia, doświadczenia samorządu augustowskiego. Potrafimy mieszkańcom odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ja, panie przewodniczący, myślę, że to są rączki na wielkie i tego wymagają. No dobra, ale to pismo wpłynęło, no teraz dopiero udało się jakąś jedną, także pozwoliłem sobie przeczytać. Proszę próbować, czekajcie aferę. Proszę, jeśli macie lub proszę. Uważajcie, proszę. Proszę. Pan burmistrz na komisji. Tak, pan już dużo gada. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jakie to zamykam obrady?
nie mam tej sesji, ale miasta sesji.